Polacy przede wszystkim chcą być świadomymi konsumentami. 85% badanych odpowiada, że uważa siebie za świadomych konsumentów, czyli za osoby, które w swoich własnych, indywidualnych decyzjach ekonomicznych, zakupowych kierują się po pierwsze racjonalnością ekonomiczną, co zrozumiałe, ale także kierują się wartościami stojącymi za danym produktem. Więc jest to już duży potencjał, ale w przypadku samego konkretnie patriotyzmu ekonomicznego, który jest jednym z przejawów świadomej konsumpcji, obok na przykład konsumpcji ekologicznej, patriotyzm ekonomiczny bywa bardzo różnie rozumiany. Pod tym pojęciem badani mniej więcej połowa badanych uważa, że jest to przede wszystkim kupowanie polskich produktów, ale już mają wątpliwości, czym polski produkt jest, jak go identyfikować, czy produkt, który wychodzi z polskiej fabryki, w tym sensie, że jest ona ulokowana w Polsce, ale należy kapitałowo do firmy zagranicznej, czy jest to produkt polski. Kilkanaście procent, mniej więcej około 17% badanych odpowiada, że patriotyzm konsumencki to kupowanie produktów regionalnych, lokalnych, a więc wężej jeszcze rozumieją pojęcie patriotyzmu, ograniczając je do swojej takiej najbliższej małej ojczyzny. A tylko 1% badanych uważa, że oznacza to kupowanie polskich marek. Tutaj jest ogromna praca do nadrobienia i wysiłek polskich firm, które chcą być postrzegane jako polskie marki, ponieważ Polacy słabo kojarzą pojęcie marki z polskimi produktami. A więc można także zakładać, że uważają, ponieważ pojęcie marki stosujemy bardzo często do produktów lepszych jakościowo, z wyższej półki, tutaj w tym wypadku rzadziej to właśnie polskie produkty będą tak postrzegane jako produkty markowe. Dodatkowo tutaj chyba trzeba zaakcentować to, że patriotyzm ekonomiczny, konsumencki bardzo intensywnie się rozwija w branży spożywczej. W tej chwili jest to taki obszar, gdzie Polacy bardzo chętnie wybierają polskie produkty, gdzie akcentują, że polskie produkty są lepsze niż zagraniczne, wolą je wybierać i idzie to w parze także z konsumpcją ekologiczną. Od zeszłego roku rynek produktów spożywczych ekologicznych wzrósł o 20%. W tej chwili wartość tego rynku jest szacowana na 700 milionów złotych. Jest coraz więcej producentów, certyfikowanych gospodarstw, które zajmują się właśnie tego typu produkcją. I te produkty trafiają oczywiście także do supermarketów, do dużych dyskontów, ale trafiają także do małych, lokalnych punktów handlowych, gdzie, jak pokazują inne badania z kolei, Polacy wolą kupować produkty, jeżeli zależy im na świeżości tych produktów. Około 45% badanych twierdzi, że jeżeli szuka świeżego produktu, to woli właśnie iść do takich wyspecjalizowanych sklepów warzywniczych, mięsnych, rybnych i tam szukać takiej żywności. To jest też dobra wiadomość dla nurtu patriotyzmu ekonomicznego, bo te małe punkty handlowe to nie są duże sieciówki należące do zagranicznego kapitału, tylko małe, średnie przedsiębiorstwa tutaj zarejestrowane w Polsce, płacące tutaj podatki, a więc jak najbardziej wtedy wspieramy patriotyzm ekonomiczny, jeżeli korzystamy z takich punktów.